No dobra, dosyć tego intro. Moi drodzy, witam was serdecznie w mitycznym, nagrywanym od roku przeze mnie odcinku 9 Chemii z panem Belfrem, czyli dzisiaj pogadamy sobie o substancjach chemicznych o znaczeniu biologicznym. No to tak, przede wszystkim pamiętajcie, że dzisiejszy live będzie bardziej taki... miało być tak. O, widzicie, miało być tak. Przede wszystkim pamiętajcie, że dzisiejszy live będzie taki bardziej krótszy, ze względu na to, że ta część tutaj jest duża, ta część teoretyczna, która jest po waszej stronie. Nie będę tutaj tłumaczył, nie będę tutaj tłumaczył zastosowań, bo to i tak wam ucieknie z głowy. Także zapamiętajcie sobie, że zastosowania to jest we waszym zakresie. Gdzieś tam pewnie coś przemycę. Najważniejsze moim zdaniem cechy na temat substancji wam opowiem. Pokażę te reakcje, które można tutaj pokazać, nie ma ich zbyt dużo. No i jakby tyle. Także to co? Zaczynamy, ok? Dobra, no to uwaga, uwaga. Klasycznie, a klasycznie, jak to w każdym odcinku, zaczynamy intrem muzycznym. Więc uwaga, podkład autorski do intra. Taram, taram. Czekajcie, bo tu mi się myszka uciekła. Uwaga, uwaga. Czekajcie, zrobię tak. I uwaga, nie, ja tu sobie jeszcze włączę. Czekajcie. Jak tu jest beat? Gdzieś tu jest beat. Ok, jest bit. Uwaga. Ma się ten talent do muzyki i do chemii. Widzicie? To jest miks. Dobra. Gdzie flet? Flet już był. Teraz jedziemy dalej. Dobra. Jedziemy. Jestem na słuchawkach. przykro mi bardzo, Wiktoria. ała. Dobra, no przykro mi bardzo. Dobra, jedziemy dalej, bo jak widzę tutaj nie chcę wam spowodować cierpień. A więc, co w dzisiejszym odcinku? Składniki żywności. Najpierw opowiemy sobie trochę też o takim zdrowotnym aspekcie. Tłuszcze, będzie o tłuszczach. Podział, otrzymywanie, właściwości i zastosowanie. Tutaj pojawią się też reakcje, równanie reakcji, których będę wam z przyjemnością opowiadał. Białka, podział, budowa i właściwości. No i sacharydy, podział, budowa i również właściwości. Jak widzicie, nuda straszna, no ale zróbmy to. Miejmy to z głowy. Piotrek pisze, chce mieć takiego nauczyciela. No nie wiem, musiałbyś pogadać z moimi uczniami. To nie jest wcale tak, że jestem super na lekcjach. Jestem wymagający. Niestety. Śrubę przykręcam i lubię to. Jedźmy z tematem. Pierwsza sprawa. Moi drodzy, składniki żywności. Wszyscy jemy. Nawet jak wydaje ci się, że nie jesz, to jesz. I teraz co jesz? Jesz jakieś substancje chemiczne. Ogólnie mówi się, że jesteśmy tym, co jemy, bo przecież tak naprawdę jesteśmy skupiskiem atomów, a to, że akurat w nas jest jakaś tam świadomość, życie czy cokolwiek innego, no to jest taka trochę magia, którą ciężko wytłumaczyć. Ale w rzeczywistości wszyscy jesteśmy atomami, więc nasza materia po pierwsze się zużywa w procesach biologicznych, więc musimy ją jakby uzupełniać innymi atomami, więc musimy spożywać różne pokarmy. Nie jesteśmy roślinkami, nie jesteśmy zieloni, nie fotosyntetyzujemy, w związku z tym musimy jeść. A co w naszych, co w tych składnikach żywności jest najważniejsze? Jakieś trzy takie podstawowe rzeczy w tych naszych składnikach się znajdują. Moi drodzy, tłuszcze, które dzielimy, jak widzicie, na rysunku na roślinne i zwierzęce. Roślinne, no to na przykład olej ze słonecznika, olej rzepakowy, czy oliwa z oliwek może być. Zwierzęce, no to tak jak tutaj macie na zdjęciu, masełko może być sobie, może być oczywiście przepyszny smalec ze skwareczkami i ogórkiem kiszonym, przy czym ogórek kiszony oczywiście nie jest tłuszczem. Co tam jeszcze może być? Oczywiście jakiś boczek i tak dalej, same pyszności. Źródła białek. Moi drodzy, białka mogą być roślinne. Jak ktokolwiek z was będzie, jest albo był wegetarianinem, to dobrze wie, że w diecie musi znajdować się u niego trochę fasoli, grochu czy też soi, ponieważ rośliny strączkowe dają nam, są naturalnym roślinnym źródłem białka, groch, fasola, więc można spokojnie jakby przenieść się tylko i wyłącznie na wegetarianizm, ale trzeba pamiętać o tym, że ten składnik pod tytułem białko musimy naszemu organizmowi dostarczać tak, żeby był to składnik budulcowy. Bo tłuszcz jest składnikiem energetycznym, ale budulcowym, czyli buduje nasze ciało, nasze struktury, takie jak skóra i inne rzeczy, o czym powiem później, no to jednak jest potrzebny ten materiał, żebyśmy się rozwijali. No i oczywiście zwierzęce, takie jak ukochane mięsko, mięsko drobiowe, wieprzowe, wołowe, jakiekolwiek chcecie, czy też na przykład ryba, no to też jest źródło białka. No i na końcu mamy sacharydy,
czyli cukry różnego rodzaju, i to mogą być cukry słodkie w smaku, które dobrze znacie, czyli takie jak ciasteczka posłodzone sacharozą. Mogą to być też cukry, które nie są wcale słodkie w smaku, jak na przykład ziemniaczki, które mają w sobie skrobię, która jest również sacharydem. Mogą to też być oczywiście owoce, które mają w sobie fruktozę, która też jest słodka w smaku. Także to są źródła też energetyczne, ale jakby nie samymi tłuszczami, białkami i sacharydami człowiek żyje, w sumie organizm również, ale no to witamy również w siódmą klasę. Miło mi, że słuchasz. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, tutaj już mówimy tak praktycznie o jedzeniu. Żeby mieć zbilansowaną dietę i żeby dbać o swój organizm, musicie również, moi drodzy, pamiętać o wodzie. Od 1,5 do 3 litrów wody, najlepiej mineralnej, niegazowanej. Uwierzcie mi, to jest najlepsze źródło nawadniania waszego organizmu. Nie napoje słodzone, nie kawa, nie herbata, tylko po prostu woda mineralna. I sobie postawcie taki challenge, wypijcie dziennie 2 litry przez powiedzmy tydzień albo 2 tygodnie wody. Po pierwsze, poczujecie się lepiej, wasze ciało będzie wyglądało lepiej. I nawet trochę zrzucicie na kilogramach, ale tej magii nie będę sprzedawał, bo sami wiecie albo nie wiecie, jak w przyszłości traficie do dietetyka, to podstawową rzeczą, jaką mówi, to pij wodę. W związku z tym w tej wodzie jest trochę magii, ale nie będę wam o tym opowiadał, jakiej. Może kiedyś indziej wam opowiem, jaka jest magia. Boże, ratuje mi pan życie przed egzaminem. Weronika pisze, nie ma sprawy, Weronika, cała przyjemność po mojej stronie, czuję się jak pierwsza pomoc przedmedyczna, przedegzaminowa itd., itd. Szkoda, że z chemii macie tylko tak mało punktów do zdobycia, bo być może gdyby chemia to był, nie wiem, dzisiaj język polski czy matematyka, to byście mogli więcej ugrać, tak? No jednak jest tych punktów tylko 7 czasami na tym egzaminie, ale cieszę się, że jesteście tutaj i ambitnie do tematu podchodzicie. No i oczywiście ostatni składnik regulujący, czyli witaminki. Witaminki, moi drodzy, to są substancje, których jest niewiele w naszym organizmie, ale mają bardzo wielkie znaczenie. Czekajcie, bo mi tutaj uciekło coś. To mam przesunąć sobie, bo teraz mi się ładnie odsłoniło 104, bo myślałem, że was jest 10, ale 104, dobra, fajnie. No to jedźmy w takim razie o witaminach. Ciekawostka na temat witamin, tą nazwę wymyślił Kazimierz Funk, czyli Polak, który jakby wykrył pierwszą witaminę B, ile, już nie pamiętam ile, i stworzył tą nazwę, łącząc dwie nazwy, vita, czyli życie, i amina, czyli coś związki z azotem związane, więc to, tak to wyszło. Witamina. Także zobaczcie, że to jest nazwa Made in Poland. Dobra, będzie taki live, że zrobimy egzaminy z chemii zeszłych lat. Jak dam radę, to jeszcze spróbujemy zrobić taki. Myśli pan, że jeżeli obejrzę wszystkie pana odcinki, to zdam maturę z chemii. Maturę? Nie, to nie jest wiedza do końca matury, ale to jest dobre przygotowanie. Pod maturę to jest na pewno dobre przygotowanie, żeby iść dalej. Dobra, jedźmy dalej. A co przed nami? Pierwszy z tych składników żywności, które jest przed nami, to są tłuszcze. No i teraz czym są tłuszcze? Przede wszystkim pamiętajcie, że tłuszcze to są estry. O estrach już było wcześniej. Estry to są związki chemiczne, tam połączenie alkoholu i kwasu karboksylowego za pomocą grupy estrowej, którą tutaj ładnie widzicie. Znaczy, może nie wiem, czy ładnie, ale starałem się jak mogę. Czyli tutaj mamy... gdzieś mi myszka uciekła. O, jest. Tutaj mamy grupę estrową, czyli mamy sobie nasze O, czyli podwójnym wiązaniem tlen do węgla podłączone, i tutaj na dole tlen od alkoholu. No i mamy R2 i R1, czyli to są łańcuchy węglowe. Ten pochodzi od kwasu karboksylowego, ten R1, czyli tam był jakiś kwas karboksylowy, a R2 od jakiegoś alkoholu. Dobry wieczór panu, cześć. No dobra, słuchajcie, no to teraz tak, czyli dokładnie tłuszcze to są mieszaniny estrów, wyższych kwasów karboksylowych, inaczej nazywaliśmy je kwasami tłuszczowymi. Znacie takie hasło jak kwas palmitynowy, C15H31, tutaj proszę bardzo jest, było, nie? Kwas starynowy, C17H35COH, też było, nie? I kwas oleinowy, C17H33COH, też było. Więc to są właśnie tak zwane wyższe kwasy tłuszczowe. Tak, Antoni, będzie zapis tego live'u, nic się nie martw. To są wyższe kwasy tłuszczowe, a więc takie kwasy, które mają powyżej 10 atomów węgla w cząsteczce. I to one, łącznie z glicerolem, tu mamy wzór glicerolu C3H5OH, 3 razy wzięte, tworzą tłuszcz. Więc tłuszcz to alkohol wielowodorotlenowy, glicerol, 1, 2, 3, grupy OH, plus 3, muszą być podczepione 3 kwasy karboksylowe, tak naprawdę reszty kwasowe. No dobra, to teraz zobaczcie, macie ogólny zapis. Jasne, że będą karboksylowe na egzaminie. Zdecydowanie. Pochodne węglowodorów? Spoko. Alkohole, kwasy karboksylowe to na 100%. Reakcja otrzymywania, czyli potrzebujemy glicerol, dodajemy do tego kwas tłuszczowy, otrzymujemy tłuszcz i
wodę. No to teraz konkretny przykład, patrzcie. Otrzymywanie tristearynianu glicerolu. To jest przerażająca nazwa, ale nic się nie martwcie. Ona mówi nam, że mamy 3 razy użyty kwas stearynowy, żeby to powstało. No i oczywiście glicerol. Jak wygląda glicerol? Spróbujemy to wszystko ogarnąć, tak żeby... Ja będę teraz tutaj zerkał, bo tutaj będę pisał. Więc spróbujmy, zobaczymy, czy mi się to uda ładnie napisać. Bo mi się ostatnio poprzestawiała konfiguracja. Więc tak, glicerol, czyli alkohol, który zawiera sobie tak, 3 atomy węgla, 1, 2 i 3. OK, i 3 grupy OH, tutaj jest 1, sobie ją tak rozpiszę, tutaj jest 2 i tutaj jest 3. OK. No i do tego oczywiście tutaj dookoła, pamiętajcie, w chemii organicznej wszystkie węgle są zawsze, no tak średnio widzę, mi idzie to pisanie tym tabletem, wszystkie węgle są zawsze 4-wartościowe, czyli pilnujcie się tego, żeby od każdego C odchodziły 4 kreski, czyli resztę uzupełniamy sobie wodorami. To jest glicerol i do glicerolu dodajemy nic innego jak 3 cząsteczki, ponieważ mamy 3 miejsca do podłączenia. Miałem to dzisiaj na chemii, ok. Jestem w klasie 3, nic nie ogarniam w tym momencie z chemii, jak najlepiej się nauczyć na testy. Poświęcić trochę czasu i obejrzeć moje materiały, po prostu, nie będę oszukiwał. I jeszcze to sobie potem przećwiczyć, nie? Zrobić pauzę i zrobić na kartce papieru, to jest najlepsze, 100% gwarancja, że to się uda. Samo oglądanie to nie jest pełen sukces, zresztą dzisiaj rozmawiałem o tym z moimi uczniami w szkole. Mi się wydaje, że obejrzą i umieją, nie, to nie do końca tak działa. Nauczysz się, kiedy to zrobisz, uwierz mi. Czyli zrobisz pauzę, przećwiczysz i wyjdzie ci tak samo, jak ja potem zrobiłem na filmiku, to znaczy, że umiesz. Jeżeli nie umiesz, szukasz błędu, powtarzasz do skutku, wtedy umiesz. No i teraz potrzebujemy 3 nasze kwasy karboksylowe. Ja sobie je specjalnie obrócę. Obrócę je sobie grupą karboksylową w stronę naszego tutaj alkoholu, czyli one będą tak trochę inaczej napisane niż to, co mieliście pewnie w zeszycie wcześniej, ale tak naprawdę to jest nic innego jak właśnie ten nasz kwas karboksylowy, czyli C17, tutaj jest H35. O, jak mi nie idzie na tym tablecie, matko boska. Dobra, cyk. Teraz tutaj kolejny taki kwas stearynowy rysujemy. Cyk, 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 cyk. Ciężko się to w drugą stronę w ogóle rysuje, wiecie? Taki mam nawyk zupełnie inny. Ta grupa karboksylowa powinna być na końcu, no ale w tym przypadku przydaje się to zrobić tak, ze względu na to, że... ze względu na to, że co? No, że potem zobaczycie, jak to się łączy ze sobą, nie? Czyli znowu i rysujemy sobie 3 kwas karboksylowy. Równie dobrze w tym miejscu może być kwas palmitynowy, cokolwiek. Ja akurat zadanie wybrałem kwas stearynowy 3 razy. No, co to w ogóle jest za... Wybaczcie, muszę to... Ja jakoś tak nie kumam do końca tej konfiguracji. No pięknie. 35. C17, H35. Dobra. No i teraz patrzcie, jak zachodzi reakcja. Uwaga, uwaga. Reakcja esteryfikacji, czyli po prostu łączą nam się te 2 substancje. To jeszcze oczywiście do tego są potrzebne enzymy. Enzymy. Takie specjalne aktywatory chemiczne, enzymy. Dobry wieczór, pan Welfer. Dzięki pana filmom. Mnie już parę razy uratował. A, cieszę się bardzo. Będą dziś jakieś zadania? Tak, robię teraz właśnie zadanie. Dzięki, jest pan super. Dziękuję bardzo za dobre słowo. Teraz uwaga, co z tego powstaje? Ja sobie zmienię tutaj teraz na zakreślacz. Ten na przykład. I pokażę wam, co reaguje. I teraz uwaga, to... łączy się z tym, to łączy się z tym, to łączy się z tym, ok? A czekajcie, bo H na końcu zapomniałem, a, ale wtopa by była. Patrzcie tutaj, przecież grupa OH, nie? O, to jest tak. Łączą się nam z tym i teraz co dają? 3 cząsteczki wody, widzicie to, nie? Że tu jest 1 cząsteczka wody, tu jest 1, tu jest 2 cząsteczka wody, tu jest 3 cząsteczka wody, ok? Która powstanie. I teraz w tym miejscu będzie moment łączenia, czyli patrzcie, to przepisuję sobie w całości. Zaznaczymy sobie to takim czerwonym. Pokażę wam, co przepisujemy, patrzcie. Żebyście widzieli, o co chodzi. To całe się w ogóle nie zmienia. Cyk, 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 cyk. Aż i tu też się nie zmienia. Pyk. Jest, nie? I teraz uwaga. Z kwasu karboksylowego nie zmienia się w ogóle to. No i tak 3 razy, nie? I teraz macie zobaczyć, w którym miejscu następuje połączenie tych 2 substancji. A ono następuje, patrzcie gdzie.
jak ja się staram dla was ładnie to narysować, to sobie nie wyobrażacie. Dobra, ona występuje tu, patrzcie. Ten tlen zostanie z wolną łapką, no bo wodór od niego odejdzie i on się przyczepi tutaj do tego węgla, w tym miejscu. Ten tlen też będzie miał wolną łapkę, czyli wiązanie chemiczne, przyczepi się do tego węgla, cyk. No i ten tlen na końcu też oczywiście zrobi dokładnie to samo, czyli tu się połączą i stworzą nam się właśnie takie, patrzcie, fajne połączenia. To, co tutaj mówiliśmy sobie, że to jest grupa estrowa, to nam się tutaj pojawi. Nie bójcie się egzaminów. Naprawdę, dacie radę. No to teraz przepiszmy sobie i napiszmy sobie, jak ten nasz wzór tego naszego tłuszczu wygląda, dobra? Postaram się to zrobić ładnie, ale mało miejsca mi zostało. Więc tak, jeden węgiel, trochę czasu mi to zajmuje, jak widzicie, ale się staram. Drugi węgiel, trzeci węgiel. Ok, tutaj z boku wodory, cyk, cyk, cyk. W chemii trzeba być dokładnym. Chemia jest nauką dosyć precyzyjną, dlatego jak robicie coś szybko, to najczęściej popełniacie błędy. No i teraz zobaczcie, dzieje się magia. To jest ten tlen, jakby to jest ten kawałek, który pochodzi od glicerolu. To jest to, co zostało. A teraz dochodzą nam substancje, które powstały od kwasu. Zostały, patrzcie. Teraz jest ten węgiel, cyk, od kwasu karboksylowego. Widzicie to, nie? C17, 17, H35. No i podłączony pierwszy. Teraz uwaga, kolejny, cyk, cyk, cyk. C, Jezu, nie tak. Kasuj. Już C przecież napisałem, nie? Hop. Hop. C17. H35. No i ostatni. C, tutaj grupa karboksylowa, estrowa w sumie. C17. H35. Nieładnie mi idzie na tym tablecie. Niestety jakoś tak wyszło brzydko. Ale to nie jest koniec. Dlaczego? Co to w ogóle jest za plus? Co? Nie, coś jest. No nic, będzie trzeba się nauczyć tego, tej konfiguracji tableta. O, no od razu lepiej. Plus, uwaga, woda. A dokładnie trzy cząsteczki wody. To są te trzy cząsteczki wody. 1, 2, 3. To są te trzy cząsteczki wody. Uff! Miałem to dzisiaj na lekcji. Jak pan tłumaczy, to jest mega easy, dzięki. Staram się. No i teraz zobaczcie, jeszcze wam zaznaczę, żeby nie było niejasności, co zostało, tak, bo musicie widzieć ten kawałek, nie, patrzcie. To są rzeczy, które zostały nam z tego glicerolu, cyk, 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 cyk. Musicie znać wzór glicerolu, tak, C3H5, trzeba to umieć, to jest to, co zostało z glicerolu. No i teraz tym zielonym to pamiętacie dobrze, że zaznaczałem te tutaj te reszty kwasu karboksylowego, powiedzmy. Widzicie? No i teraz Bayer polega na tym, że widzimy, że powstał tristearynian, bo trzy takie kawałki podczepiłem. Dlaczego trzy? No bo mam trzy miejsca w glicerolu. Trzy grupy OH, pod które mogę podczepić. To są estry. Po prostu estry, tylko takie potrójne. Więc tłuszcze, zgodnie z definicją, to są właśnie mieszanina estrów. Dlaczego mieszanina? Ponieważ mogą to być, może to być tripalmitynian glicerolu, albo dipalmitynian, czyli dwie cząsteczki kwasu palmitynowego i jeden stearynian, czyli dipalmityno-stearynian glicerolu, więc tych kombinacji naprawdę jest dużo. Zasada jest prosta. Glicerol zawsze i który z tych trzech kwasów karboksylowych, wyższych kwasów karboksylowych, tak? Mogą to być wymieszane kwasy karboksylowe, mogą to być trzy takie same, najczęściej są wymieszane od razu, więc dlatego to w jednej cząsteczce są wymieszane. I to jest magazyn energii dla naszego ciała. Chemia mi wchodzi do głowy bardzo łatwo. Brawo wy, easy, ładnie pan rysuje. Dzięki, staram się jak mogę. Dobra, jedźmy dalej, dobra? Czyli to jest reakcja chemiczna otrzymywania tłuszczu. I możecie cokolwiek tutaj podmienić w miejsce tego wyższych kwasów karboksylowych, jakikolwiek tutaj inny, na przykład tripalmitynia, no to weźmiecie C15H31. Ważne, żebyście to sobie obrócili, podczepili, wyrzucili cząsteczkę wody i będzie ok, nie? I trzy takie cząsteczki wody musicie wyrzucić. Akurat mam przy sobie fiolkę z gliceryną. No dobra, go. Ok, teraz co do tłuszczy. Podział. Jak już wiecie, co to są tłuszcze, to teraz pogadamy sobie o podziale tłuszczu. Podział jest ze względu na dwa podziały mamy, powiedzmy, nie? Ze względu na pochodzenie i występowanie. Jak myślicie, jaki jest podział ze względu na pochodzenie, ten pierwszy? Czyli, znaczy pochodzenie lub stan skupienia, sorry. Powiedzcie mi, jaki jest podział ze względu na pochodzenie lub występowanie, co? Podziwiam pana, moja nauczycielka już zrezygnowała z dodatkowych zajęć, bo jej nie płacą, a pan bezinteresownie siada w domu i tłumaczy. Fajnie, że to widzisz. Tak, to prawda. Jest to dosyć wymagające.
to, co robię, ale lubię to, wkręca mnie to. Zwierzęce i roślinne, brawo! Brawo Piotr, brawo Antoni, brawo Emilia. Proste, nie? Jezu, czy ja to będę teraz umiał napisać, nie? O, wiecie, co zrobię? Jest taka funkcja, która nazywa się pole tekstowe i zrobię tak. Ta-dam. Zwierzęce, proszę bardzo. Ha, jak ładnie piszę od razu. Pięknie mi poszło. Taram. I tu roślinne. Roślinne. Jest. No, tak to ja mogę pracować. Zobaczcie, od razu czytelne. Wy wiecie, co jest napisane. Ja nawet wiem, co jest napisane. Ekstra git. Tak, zwierzęce i roślinne. A wymieńcie, moi drodzy, tak ze dwa zwierzęce i ze dwa roślinne. Ha, ha, ha. Tak, wy już widzę, że tam idziecie dalej na dole ze względu na stan skupienia. Nie, wymieńcie dwa zwierzęce, dwa roślinne. Dwa przykłady tłuszczy pochodzenia zwierzęcego. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. A ja biorę sobie łyk herbatki. Smalec, zgadza się. Łój, olej nie. Smalec i łój, dobra. Słonina, spoko, dobra. A roślinny olej rzepakowy, widzę, że o, się ruszyło, super, brawo wy. Dobra, bardzo dobrze. No i roślinne też zrobiliście bardzo ładnie. No to teraz zwierzęce też jest jako ciekawostkę, powiem wam tran. Tran to też jest tłuszcz zwierzęcy, tam z wątroby dorsza najczęściej się go wyciska. Teraz uwaga, podział ze względu na stan skupienia, już zrobiliście. Tak, będzie potem zapisane, potem wrzucę retransmisję z tego. Co ja miałem teraz? A, już wiem, co miałem. Skopiować. I tu mówiliście, jakie są ze względu na stan skupienia. To jaki tam był? Stałe i ciekłe. Jasne, że tak. Stałe i ciekłe. Stałe. Dobra, to od razu wymieniajcie dwa przykłady. Dobra? Jakie są stałe? Jakie są dwa ciekłe? Tak, przykłady ciekłych tłuszcz. To jest trochę ciekawe, nie? Trzeba wiedzieć, jakby te... Ciekłe, olej, oliwa, świetnie. Stałe, smalec, masło, styka. Dobra, a jak jest ciekłe pochodzenie zwierzęcego? Mówię, no właśnie, świetnie, tran ciekły. No i git, dobra. Jedźmy dalej. Widzę, że wszystko ogarniacie. Brawo wy. No, to teraz uwaga. Tłuszcze nie rozpuszczają się w wodzie. Teraz będzie kilka takich ważnych informacji, dobra? Tłuszcze nie rozpuszczają się w wodzie ani w alkoholu, czyli na przykład w etanolu też nie rozpuścicie tłuszcze, nie mieszają się z nimi. Tworzą przez chwilę emulsję, to znaczy jak wymieszacie ze sobą, jak wymieszacie, tak jest, no. Jakbyście mieli próbówkę czy tam szklaneczkę i byście to wymieszali ze sobą, to przez chwilę to tam stworzy emulsję, czyli emulsja to są kropelki jednej cieczy tam rozproszone między kropelkami drugiej cieczy, ale to jest chwilowa emulsja. Potem wiecie dobrze, że to się wszystko rozdziela, do góry będzie się tworzyła warstwa, do której będzie trwał live, myślę, że jeszcze tak z 20 minut, nie ma tego dużo. Do góry tworzy się warstwa tłuszczu, a na dole tworzy się warstwa wody, bo jest gęstsza. Ta emulsja się rozdziela. Dobra, ale tłuszcze za to rozdzielają, znaczy świetnie rozpuszczają się w benzynie, dlatego na przykład używamy przecież rozpuszczalników różnego rodzaju i one mają taki zapach właśnie benzyny, ponieważ one używane są właśnie do na przykład rozpuszczania tłustych plam czy smarów, do mywania się po smarze i tak dalej, i tak dalej. Także do tego służymy rozpuszczalniki. Tłuszcze są w podstawie? Tak. Czy mogą być na egzaminie? Teoretycznie tak. Tłuszcze dzielimy na nienasycone. Nienasycone, takie przypomnienie, to są związki organiczne, takie, w których występuje podwójne lub potrójne wiązanie. Wiązanie nienasycone, inaczej tak na to mówimy. Pochodzące od kwasu oleinowego. Tak? To są te właśnie, bo kwas oleinowy, ten wyższy kwas karboksylowy, to jest ten nienasycony. Bo były trzy. Starynowe i palmitynowe są kwasami nasyconymi, a oleinowy jest nienasycony. W związku z tym te tłuszcze, które są nienasycone, te płynne, one potrafią odbarwić wodę bromową. Woda bromowa ma brązowy kolor i w związkach nienasyconych, czy to będzie eten, czy to będzie etyn, czy to też będą tłuszcze, które zawierają w sobie to wiązanie podwójne lub potrójne, ale oleinowe akurat ma tylko podwójne, będą odbarwiały wodę bromową. Albo też roztwór manganianu 7 potasu, który jest fioletowy, będą robiły z niego bezbarwne. Tak, to jest trzecia gimnazjum, a w przyszłości ósma klasa szkoły podstawowej, bo już musimy mówić o przyszłości. Dlatego w ogóle taki paradoks. Jak ktoś dotarł do 9 odcinka, to pamiętajcie, że filmiki były nagrywane przed reformą. W związku z tym jeszcze tam są wszędzie napisy dla gimnazjum, ale one są aktualne, bo wiedza chemiczna jest aktualna i się nie zmienia, ale no nazwy są już nieaktualne. Więc jeżeli mówiłem o testach gimnazjalnych, to to już pomału przechodzi do historii, niestety, moi drodzy. Ale chemia jeszcze nie. Więc tak, jak dobrnąłeś do tego momentu, do 9 odcinka, to pamiętaj, że to było nagrywane przed reformą w 2017 roku, dokładnie zimą 2017 roku i wczesną wiosną, więc jeszcze nie wiedziałem.
co nas czeka. Jeżeli jest starenowy i oleinowy, to wodę bromową, a starenowy i palmitynowy, czy można sprawdzić, nie odróżnić ich od siebie. Bo to są kwasy nasycone, tak? Więc ich nie odróżnisz od siebie. Tylko możemy nasycone od nienasyconych odróżniać. A dwóch nasyconych od siebie nie odróżnimy. Dobra, jedziemy dalej. Zastosowanie tłuszczów. No to macie wprost napisane spożywczy, wiadomo do czego. Chemiczny do różnego rodzaju produkcji, na przykład farb. Kosmetyczny do produkcji kosmetyków natłuszczających naszą skórę, cerę i tak dalej. Zresztą, tak jak mówiłem, o zastosowaniach warto, żebyście sobie poczytali, poszukali w podręczniku. Po pierwsze, tam są fajne obrazki, a po drugie, no to jest trochę dużo wiedzy i po co ja mam teraz tracić czas na to, że i tak tego nie zapamiętacie. OK, to jedziemy dalej. Białka. Dobra, słuchajcie, białka. Białka po pierwsze to są związki chemiczne powstałe z połączenia bardzo wielu aminokwasów. Tak? Także zapamiętajcie sobie, że aminokwasy to są takie związki chemiczne, o których mówiłem bodajże w 8 odcinku na koniec. Związki, które mają w sobie dwie grupy funkcyjne, grupę aminową NH2 i grupę karboksylową COOH i one łączą się za pomocą wiązania peptydowego. I można sobie jeden aminokwas łączyć do drugiego, tak patrzę, gdzie mnie tam w kamerze widać, jeden do drugiego i tak dalej, i tak dalej. Można tworzyć ogromne cząsteczki, bardzo, bardzo duże cząsteczki białka mają. Mogą ich masa może osiągać kilka milionów, tak, DNA jest białkiem. Mogą chociaż kwas dezoksyrybonukleinowy, no nie, to raczej chyba nie jest białko. Znaczy to jest pytanie bardziej do biologii, ja do końca nie pamiętam. No, nie będę was oszukiwał. Ja bym to powiedział, że to jest jakieś coś tam związanego z białkami ma. Na pewno, ale czy to na pewno bezpośrednio jest białko, to tak chyba nie wiem. Więc zapamiętajcie sobie, że to jest szereg aminokwasów połączonych ze sobą za pomocą wiązania peptydowego. Co ciekawe, aminokwasów znamy bardzo dużo, ale tylko 20 z tych bardzo dużo występuje w substancjach organicznych, tworzy białka. Czyli tak byście sobie wybrali 20 klocków i je tak układali na przemian i będziecie tworzyli bardzo różne struktury, od takich rzeczy jak, nie wiem, paznokcie, włosy, czy właśnie ściany komórkowe, czy cokolwiek innego, no to w tym momencie ten układ tych aminokwasów w tym białku będzie powodował, że te substancje mają zupełnie inne właściwości. I przez to, że one mogą być ogromne, no to te właściwości mogą być bardzo, bardzo różne. Czym jest związanie peptydowe? Bodajże opowiadałem o tym w 8 odcinku. To jest związanie między dwoma aminokwasami. Trochę podobne do wiązania estrowego, do grupy estrowej, ale to poszukaj sobie w 8 odcinku. Tam bodajże o tym opowiadam. No dobrze. Prawie cała nasza klasa pana ogląda. Yes! Brawo wy! Białka, z tego co pamiętam, jest nośnikiem informacji genetycznej. Też, ale też jest struktura, no mięśnie są na przykład zrobione z białek, nie? I tak dalej, więc to tak naprawdę tego dużo. I teraz to, co widzicie z boku na grafice, to są różne struktury białkowe. I teraz patrzcie, że najprostsza struktura białkowa, gdzieś mi myszka uciekła, to jest po prostu pojedyncza nić. I teraz w zależności od tego, im więcej jest tych grup aminowych i one się tam zaczynają skręcać, i tu jestem, skręcać i w ogóle, to nam się pojawiają kolejne struktury. Struktura drugorzędowa, trzeciorzędowa i taka najbardziej skomplikowana, gdzie wszystkie są te zawijasy, to jest czwartorzędowa. Czasami jest tak, że jak macie taką ciekawostkę, jak się budzicie rano i patrzycie sobie na przykład na okno, gdzie jest jasno, to czasami w oku widać takie dziwne zanieczyszczenie poskręcane. I to jest właśnie to białko, które mamy w oku w środku, tutaj w gałce ocznej, które się ścięło, albo się zużyło na przykład. I ono akurat przez to, że macie nieruchomą głowę, to ono w tej naszej, znaczy przez sen, to ono w tej naszej galarecie takiej w oku przez jakiś czas było w tym miejscu, że jak pada światło, to tak jakbyście widzieli to białko po prostu. Jak sobie zdusicie, mrugniecie coś, to ono się przesuwa na bok, schodzi sobie z boku i już tego nie widać. To taka ciekawostka. Zrobi pan odcinek i powie pan coś o sobie. Znaczy Q&A, abyście chcieli. Pomyślimy na tym. Pomyślimy o tym. Dobra, teraz patrzcie na podział białek. Białka dzielimy na proste, które są zbudowane tylko i wyłącznie z tych reszt aminokwasowych, a potem są złożone, do których dokładamy kolejne pierwiastki chemiczne albo z jakim są podczepione inne grupy związków chemicznych, także to są takie białka złożone już bardziej, o takiej bardziej skomplikowanej strukturze. Dobra, to powinniście wiedzieć. Białka proste i białka złożone. OK, jedźmy sobie dalej. Jak już mówiłem, że to jest taki dział dosyć mocno teoretyczny. Chemia to najgorszy przedmiot, pisze Agata. Co ty, Agata? To jest nieprawda. To jest nieprawda. To jest błędne myślenie. Zmień to. Jedźmy dalej. Słuchajcie, wykrywanie białek. Wykrywanie białek, mamy dwie metody wykrywania białek. Taka, o której już wcześniej słyszeliście w klasie bodajże drugiej gimnazjum lub w przyszłości w 8 szkoły podstawowej, kiedy jest mowa o kwasie azotowym 5. W kwasie azotowym 5 zachodzi taka reakcja z kwasem azotowym 5 stężonym, że jeżeli polejecie jakąkolwiek substancję, która zawiera w sobie białko,
to automatycznie białko się ścina i zabarwia się na żółty. Macie tutaj z boku napisane, reakcja ksantoproteinowa. Jak widzicie, tu jest kawałek białego sera, który był polany kwasem azotowym 5, no i jak widać, zmienił kolor na żółty. A tutaj paluchy, z takimi paluchami często po laborkach na studiach chodziłem, ponieważ nie chciało mi się zakładać rękawiczek, to był błąd. No i zachodziła reakcja chemiczna z białkiem, które mamy w skórze, no i niestety tego nie szło domyć, no bo to był wynik reakcji chemicznej, więc musiała nowa skóra narosnąć i tak dalej, to trochę trwało, więc takimi paluchami żółtymi się chodziło. Nie wyglądało to może estetycznie, ale nigdy się nie nauczyłem zakładać rękawiczek w laboratorium, tak jakoś nie przepadam za tym. Ale tak powinno być, bo zgodnie z zasadami BHP musicie mieć okulary, kitel i rękawiczki ochronne. Nie, okulary ochronne i rękawiczki na rękach. Jakby co, nie? Dobra. No i drugi przykład to reakcja biuretowa. Chemia to najlepszy przedmiot. O, teraz będzie kłótnia. Kwas najgorszy jest niemiecki. Ale się dzieje, a była jeszcze chyba biuretowa. No właśnie, jest biuretowa obok opisana z wodorotlenkiem miedzi, dokładnie. Wodorotlenek miedzi 2 ma taki błękitny kolor i zmienia się on na fioletowy, jeżeli występuje białko. Aczkolwiek dla mnie ciekawsza jest reakcja ksantoproteinowa, jest fajniejsza, ale faktycznie jest druga wersja też, reakcja biuretowa. Zapamiętajcie sobie, ma taką charakterystyczną nazwę, reakcja biuretowa z wodorotlenkiem miedzi 2. No i jeszcze ciekawostka, białko w wodzie tworzy tak zwany koloid. O tym z kolei było dawno, dawno temu przy okazji roztworów i tam tematów w wodzie. Więc zapamiętajcie sobie, że koloid to wtedy jest, kiedy mamy duże cząsteczki w wodzie rozproszone, nawet nie rozproszone, tylko rozproszone między cząsteczkami wody, tak sobie wiszą w nich. I jak rozpoznać koloid? Właśnie tak zwanym efektem Tyndala. Macie tutaj na zdjęciu, że jeżeli przepuszczacie wiązkę światła przez jakiś roztwór i ona się zaczyna rozchodzić w takiej formie takiego, tu jestem, w formie takiego stożka, tak jak tutaj, stożkowato, to znaczy, że to jest koloid. Tak się potwierdza obecność koloidu. Wow, subskrypcja mi jakaś doszła. Brawo wy. Właśnie. Subskrybowałeś? Subskrybowałeś? To subskrybuj, bo tu ładnie jest. Prawie 10 tysięcy. To jest 1/10 srebrnego guzika, do którego ciśniemy, nie? To fajnie chyba, jak w ciągu roku udało się wycisnąć taki wynik. Całkiem nieźle. Super, dobra, jedźmy dalej, czyli pamiętajcie, efekt Tyndala służy do wykrywania koloidu, obecności koloidu, a na przykład białko w wodzie z koloidem. Dobra, no i teraz przemiany białek. Białka mają taką specyficzną właściwość i w reakcji biuretowej tworzy się koloid. Nie, zabarwia się białko. Czy płyn Lugola to roztwór jodyny? Nie pamiętam. Nie powiem tutaj, nie odpowiem na to pytanie. Wybaczcie, nieprzygotowany jestem. Przemiany białek to jest tak. Pierwsza sprawa, białka mogą ulegać przemianom pod wpływem na przykład soli. Soli kuchennej, bo sól kuchenna jest solą metalu lekkiego, czyli takiego, którego gęstość, metalu, którego gęstość jest poniżej 5 gramów na centymetr sześcienny bodajże. W związku z tym, jeżeli tak mamy, no to wtedy to jest metal lekki, w sole wszystkich tych metali lekkich powodują koagulację białka. Tak się kiedyś przechowywało żywność, że się nacierało ją tą solą i ta zewnętrzna warstwa, powiedzmy, zamieniała się w tak zwany właśnie żel, z zolu w żel. Jak mamy mięso, to w sumie się, no to w sumie ta zewnętrzna warstwa nie, bo to zol to tylko dotyczy w wodzie, jak mamy białko, ale tak się konserwowało kiedyś żywność za pomocą soli kuchennej. A jeżeli mamy białko rozpuszczone w wodzie, dodacie do tego sól, to właśnie ona, tak jak tutaj jest na rysunku, się z takiego rozproszonych cząsteczek spowoduje, że zbije się, stworzy taką strukturę zwartą, czyli żel. I ten żel, co ciekawe, można z powrotem potem obmyć wodą, czyli rozcieńczyć, czy usunąć sól z tego i z powrotem, to jest taka reakcja odwracalna. Koagulacja to jest reakcja odwracalna właśnie żelowania białek, bo potem można zrobić peptydyzację, czyli znowu pojawiają się wiązania peptydowe i nam się pojawia z powrotem zol, czyli możemy sobie zmieniać za pomocą takich właśnie soli metali lekkich, ale zupełnie nieodwracalną przemianą białek jest ich denaturacja. Denaturacja dotyczy na przykład smażenia jajecznicy na patelni. Jeżeli wylejecie sobie jajo kurze, no to tam wiadomo, że jest białko i to białko się ścina, co widać przecież ewidentnie. W związku z tym to jest proces już nieodwracalny. No nie zrobicie już z usmażonego jajeczka na patelni kurczaczka. W związku z tym pamiętajcie o tym, że denaturacja jest procesem nieodwracalnym, niszczenia struktury białkowej, ścinania się go, a koagulacja to jest proces odwracalny za pomocą soli metali lekkich, zmiany zolu w żel i potem można to za pomocą peptydyzacji z powrotem zrobić w żelu w zol. Witam Cię, Szymon, cieszę się, że dotarłeś. No nie, pod wpływem soli zachodzi koagulacja. Godzina widzę idealna na powtórzenie do egzaminu, najlepsza. Łatwiej zebrać, tak? To praktycznie tak. Dobra, jedziemy dalej, bo to już końcówka.
Mówiłem, że dzisiaj jest taki bardziej pogadankowy temat. No co zrobić? Co zrobić? No to już nie ma reakcji chemicznych jako takich, bo to są zbyt skomplikowane działy też. One są, wiecie, bardzo rozbudowane, więc to co macie na tym etapie, to jest tylko intro, albo jak to mówię, dema, 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 DLC, dema, dema, jeżeli chodzi o te substancje chemiczne i ich jakby rodziny. Sacharydy, podział, budowa, właściwości, no, podział, budowa i właściwości. Co to są sacharydy? Inaczej na nie mówimy cukry lub węglowodany, ale tak naprawdę mówimy o tej samej grupie związku chemicznym. Jak nie dałeś łapki, to ty nagrywasz następny film i porównujesz to do pana Belfra. A, okej, okay, dobra. No dobrze, słuchajcie, cóż to są sacharydy? Sacharydy to są związki organiczne, no jak wszystko w klasie tej, o której omawiamy teraz, zbudowane z węgla, wodoru i tlenu. Trzy atomy, nie? Trzy rodzaje pierwiastki, trzy atomy, trzy pierwiastki. O wzorze ogólnym. Wzór? Dobrze napisałem? Wzorze? Chyba tak. Wzorze, wzór, wzory. Tak, wzorze przez RZ. Tak? Tak. Zakładam, że tak. CnH2OM. To znaczy, że mamy ileś atomów węgla i tą wodę mamy M razy powtórzoną. Dlaczego w ogóle ta woda tam jest? Dlaczego mówimy na nie węglowodany? Bo okazuje się, że w cząsteczkach sacharydów na każdy jeden atom tlenu przypadają dwa atomy wodoru. Tak jak w wodzie. H2O. Przez RZ. Jest, udało się. Jezus, zestresowałem się troszeczkę. Nie jestem mistrzem ortografii, żeby nie było niejasności, więc tak mam prawo tutaj popełniać błędy. Więc węglowodany dlatego, że mają węgiel i tą wodę, i dlatego ta wodana, bo to jest podobne do tego, że ten skład wody i tlenu, ten stosunek 2 do 1 jest podobny, stąd się wzięła ta nazwa. No i teraz przykłady to fruktoza, cukier owocowy, no i sacharoza, ten cukier, który otrzymujemy na przykład w Polsce z buraków, ten w kryształkach, którym sobie słodzicie najczęściej herbatkę. Wiesz co, Piotrek, co do metali lekkich, to chodzi o to, że to są te metale, których gęstość jest poniżej 5 gramów na centymetr sześcienny. I tyle, to jest definicja metali lekkich. Więc no to najczęściej są sód, potas, to na początku układu okresowego i u góry. Pewnie wap też jest na pewno zdecydowanie w metalach lekkich, ale potem ciężkie to mamy po drugiej stronie układu okresowego. Jedziemy dalej. Jaki jest podział sacharydów? To czasami spędza Wam sens powiek, no ale tego trzeba się niestety nauczyć, moi drodzy, no nie ma co się tutaj oszukiwać. Podział sacharydów jest następujący. Mamy monosacharydy, czyli cukry proste, pojedyncze. I tutaj przykładem tych cukrów prostych jest oczywiście glukoza i fruktoza. Może Was zaciekawić fakt, że zarówno glukoza, jak i fruktoza mają ten sam wzór sumaryczny. C6H12O6. Jak ktoś ogarnia, to samo co z fotosyntezy, nie? Te same związki chemiczne, ale to za chwilę się pojawi dlaczego. Dlaczego tak akurat jest? Ponieważ akurat układ atomów jest tam taki sam, C6H12O6, ale wzór strukturalny jest zupełnie inny. I w chemii nazywamy coś takiego izomerią. To znaczy występowanie różnych substancji chemicznych o tym samym wzorze sumarycznym, ale różnym wzorze strukturalnym. Tu Wam pokazałem, że glukoza, zobaczcie jaki ma pierścień. Ma pierścień taki, tak, sześciokątny powiedzmy, z tlenem tu po środku, tak, oczywiście, czyli ma sześć jakby zagięć, a ten już nie, ten ma pięć, czyli fruktoza i ma dwa odgięcia z węglem. Więc jakby sumarycznie atomy są takie same, ale jednak wzór strukturalny jest zupełnie inny. Czy musicie pamiętać wzory? Tak, polecam, na pewno polecam glukozę. To wiecie, C6H12O6 to z biologii znacie. I ja bym się jeszcze ewentualnie sacharozę nauczył też. To nie jest jakby skomplikowane, ale no, co to jest tam? Trzy cyferki, trzy literki. No właśnie, czyli to są nasze cukry proste. Glukoza i fruktoza, te cukry, które najszybciej trawimy i to są te, które są zdecydowanie też słodkie w smaku. Oligosacharydy to są sacharydy złożone z kilku monosacharydów, przede wszystkim od 2 do 10, połączonych tam ze sobą w takie łańcuchy. Najbardziej znane z nich to są takie, znaczy wy znacie tak zwane disacharydy, wśród nich się znajdują właśnie, czyli te, które są połączone z dwóch sacharydów, to jest między innymi z dwóch monosacharydów, przepraszam bardzo, to są między innymi sacharoza, laktoza i maltoza. O takich samych znowu wzorach sumarycznych C12H22O11, a różnych wzorach strukturalnych. Jak widzicie, to jest przykład sacharozy, z tego co pamiętam, połączenie reszty glukozowej i reszty fruktozowej. Tak jakbyśmy mieli dwa cukry razem, nie? Czyli sacharoza to jest jakby glukoza i fruktoza razem, czyli disacharyd podwójny, który w naszym ciele oczywiście zostaje trawiony i rozdzielone na te pojedyncze kawałki. No i dalej polisacharydy, czyli cukry złożone, które mają powyżej 10 takich sacharydów w cząsteczce, czyli już takie rosną, takie duże. Najbardziej znane to są oczywiście skrobia, zawarta między innymi oczywiście w ziemniaku,
ziemniakach, no i celuloza z drewna otrzymywana, z której możecie sobie, nie wiem, chusteczki higieniczne są na przykład robione, nie? To są ogromne cząsteczki. Jaka jest różnica? Ten nasz wzór, jeden taki ogólny, C6H10O5, mnożymy razy N po prostu. I teraz jeżeli mamy skrobię, to ten N to jest gdzieś między 300 a 400 razy, ten nasz kawałek C6H10O5, 300 albo 400 razy takich kawałków jest pomnożonych, a jeżeli mamy celulozę, to wyobraźcie sobie, że aż od 100 do 10 tysięcy może być, nie? Tego N pomnożone, więc taki długi łańcuch jest, wielki związek chemiczny, ciężki, jeżeli chodzi o unity i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, kończąc to, właściwości sacharydów takie zebrane w taką tabelkę. Pierwsza sprawa, kilka właściwości monosacharydów. Pamiętajcie, że glukoza C6H12O6 powstaje w procesie fotosyntezy, czyli to jest ten proces, to jest ten cukier, który rośliny sobie sami potrafią wytworzyć. Jako właściwości stała, krystaliczna. Czasami mówię na nią, że jest biała, ale to w zależności od stopnia rozdrobnienia, ale z reguły ona jest po prostu bezbarwna, więc pamiętajcie o tym. Rozpuszczalna w wodzie, świetnie rozpuszcza się w wodzie, bezwonna i ma bardzo słodki smak. I teraz co ciekawe, można ją wykrywać za pomocą dwóch prób. Mówimy próba Tromera i próba Tolensa. Próba Tromera polega na tym, że dodajemy do, jeżeli w próbce rozpuszczonej w wodzie na przykład jest glukoza, to w tym momencie, jak dodamy do niej wodorotlenek miedzi 2 i ogrzejemy to wszystko, to wodorotlenek miedzi, który jest niebieskiego koloru, nagle zmieni się na taki ceglasto-czerwony. To widać tutaj. To jest niebieski kolor naszego wodorotlenku miedzi i on na końcu, jeżeli glukoza znajduje się w próbce, zmieni kolor na ceglasto-czerwony. A próba Tolensa to jest bardzo ciekawa próba, bo za jej pomocą otrzymuje się tak naprawdę bombki choinkowe, w której Polska jest potentatem, jeżeli chodzi o produkcję. Też jeżeli jest glukoza w próbce i dodamy do tego specjalny roztwór azotanu 5 srebra 1, czyli AgNO3, to trochę w zasadowym środowisku, czyli w NaOH, czyli wodorotlenku sodu, i jeszcze tam odrobina amoniaku będzie, to nam się wszystko elegancko wytrąci. I tutaj macie takiego ładnego gifa, który mam nadzieję, że się zmienia, ale nie widzę, żeby się zmieniał. No ale dobra, nie widzę, no szkoda. A jest, o widzicie, zaskoczył znowu. Czyli zachodzi tam taka reakcja, w której nam wytrąci się srebro na probówce lub na szkiełku, czymkolwiek innym. Dobra? No i dalej mamy sacharydy. To jest jakiś disacharyd na przykład, to jest przykład disacharydów, czyli sacharoza. W środowisku kwaśnym pod wpływem wody ulega reakcji hydrolizy do glukozy i fruktozy. Czyli możemy ją rozłożyć na te rzeczy, z których ona powstała, tak? I jakie ma właściwości? Jest stała, bezbarwna, rozpuszczalna w wodzie, jest bez zapachu i ma również słodki smak. No jak to cukier, którym słodzimy sobie herbatkę. No i na końcu przykład polisacharydu skrobia. Jest jej trawienie w naszym organizmie polega na tym, że najpierw rozkłada się nasz organizm rozkłada na prostsze cukry, tak zwane dekstryny, i to dopiero te dekstryny przekłada na glukozę, która daje energię naszemu ciału. Także jak sobie zjecie ziemniaczka do obiadku, to pamiętajcie, że to jest cukier bardzo złożony. Nasze ciało musi go podzielić na kawałki, najpierw na mniejsze kawałki, czyli dekstryny, a potem dopiero na proste kawałki, czyli glukozę. Stała, biała, śliska w dotyku. Jak ktoś kiedyś miał taką mączkę ziemniaczaną, to wiecie, że to jest taki pył właśnie. Trudno rozpuszczalna w wodzie, bezwonna i bez smaku. Co ciekawe, ten cukier nie ma smaku żadnego, więc nie jest słodki. I co ciekawe, wykrywa się ją za pomocą jodyny. Polecam Wam czasami zrobić sobie w domu takie doświadczenie chemiczne, kupić jodynę w aptece i polać sobie czy to ziemniaka, czy jakąś mąkę, czy może kisiel, czy jabłko i zobaczyć, w jakich produktach spożywczych jest skrobia, bo jeżeli się pojawi fioletowe zabarwienie, to znaczy, że na pewno skrobia się tam znajduje. Więc jeżeli poszukujecie, to za pomocą jodyny możecie to sobie zrobić. Okej. Słuchajcie, no to wszystko. No, przebrnęliśmy sobie przez to. Na początku były składniki żywności, trochę Wam opowiedziałem o tym, skąd i gdzie je można znaleźć. Potem powiedzieliśmy sobie podstawowe rzeczy o tłuszczach, białkach, no i sacharydach, czyli cukrach. Wydaje mi się, że to jest taka wiedza, która Wam spokojnie wystarczy do tego, żeby do tego działu podejść na spokojnie. Pamiętajcie, że lepiej się skupcie, ucząc samemu troszeczkę, jeszcze doczytajcie sobie na temat zastosowań tych substancji chemicznych, bo jak widzicie tutaj w tej prezentacji, nie skupiałem się na tym. Było mi bardzo miło Was gościć na 9. odcinku na substancjach chemicznych o znaczeniu biologicznym. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. A mówił do Was nie kto inny jak pan Belfer, czyli najlepszy youtuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród youtuberów. I na końcu powinno być tak, właśnie tak. Mówił do Ciebie pan Belfer, czyli najlepszy nauczyciel wśród youtuberów i najlepszy youtuber wśród nauczycieli. Czy odwrotnie, nie ma to żadnego znaczenia. Było bardzo, bardzo fajnie Was gościć. Trzymajcie się i do następnego razu.
Cześć.